Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Sekcja uliczna, nowy rok. Sekcja uliczna, nowy rok, starzymy. Witam serdecznie. Mateusz Goleniewski. Szymon. Finiszer biegu sylwestrowego Bytniewski! Mamy to! Już wiecie, dlaczego ja nie lubię startować w zawodach, bo później przez miesiąc albo przez półtora będę miał wypominane, z kim to nie przegrałem, z kim to wygrałem. Ja nawet nie powiedziałem słowa. Powiedziałeś. Ja powiedziałem, że spotkałem pana w Uberze, który usłyszał, że byłem na biegu, zapytał, komu kibicowałem. Powiedziałem, że Szymonowi między innymi, to powiedział, że kojarzy. Kropka. Stop. Mistrzostwa Polski w półmaratonie w tym roku, wiesz, gdzie będą? O Jezus, wiem, bo się, może nie, że śmiał, ale daj mi chwilę, wrócimy do tego, przemyślę, czy nie? My, chłopaki spod, mamy dupy jak z Mosiądza. Grudziądz, bo do Łukasza przepisałem, właśnie, tak. My, chłopaki spod Grudziądza mamy dupy jak z Mosiądza. Mosiądza, dokładnie, tak jest, taką koszulkę cały Grudziądz, czas. Ciekawe, ciekawa destynacja, ciekawe miejsce. Z jednej strony tak, z drugiej strony akurat miałem to szczęście, ale też szczęście uczestniczyć w jednym z półmaratonów z Grudziądza do Rulewa. Ma to tyle związek z panem świętej pamięci Bronkiem Malinowskim, który w Rulewie mieszkał, w Grudziądzu reprezentował Olimpię. Ale tutaj chyba ta trasa będzie trochę inna, będzie uliczna. To się wiąże, ale tutaj można to sprawdzić i mnie poprawić. Wiąże się to z jakimś leciem. Nie wiem, czy Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki, czy z jakąś datą związaną z Bronkiem Malinowskim. Teraz na szybko nie będę strzelał, żeby tutaj nie palnąć jakiejś kompletnej gafy, ale wiesz, czy nie? Co? Z jakiego powodu między innymi uświetnić ten półmaraton, będzie uświetniał któreś lecie czegoś? Nie wiem, nie wnika, ale Grudziądz. Natomiast w części, jestem tutaj wam winien wyjaśnienie, bo w części górskiej, w części ultra mówiłem, że nie ma w kalendarzu Pezla nic. Natomiast jest Pezla Mistrzostwa Polski biega górskich na średnim dystansie 2023 Karpacz. Karpacz, czyli co, bieg 3 razy Śnieżką? Nie wiem, nie wiem. Karpacz, natomiast w ogóle w tym roku, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, mamy Rzeszów, mamy Toruń, to oczywiste. Rzeszów na hali? Tak, ale Rzeszów już są poprawione linie, są przesunięte o tyle, ile powinny być. No taka dość kuriozalna akcja z tym. Ale to lekkoatletyka. Tutaj nie będziemy się rozwodzić. Tak, nie możemy się rozwodzić. Rzeszów, co w Rzeszowie? Faktycznie hala? W Rzeszowie hala. A, dobra, no to słucham dalej. Ale jeśli chodzi o ulicę, no to mamy Korzeniowski Warsaw Race. Widziałem to dzisiaj, no. Pezla Mistrzostwa Polski wchodzi na 20 km, czyli drugi Korzeniowski Warsaw Race. I tu mi ucięło, i to będzie race walking, coś tam, czy race? Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, jak byście dokończyli wydarzenie, które nazywa się? Korzeniowski Warsaw Race, 3. Rejs po świecie. Moim zdaniem będzie rejs po świecie. Ale race, nie. A race to na stadionie, na pewno. Kropka. Korzeniowski Warsaw Race. Nie, a Korzeniowski Warsaw race na stadionie? To jest moja propozycja. Jak ktoś ma ciekawszą, zachęcam do komentowania. No, ciekawe. Od razu też powiem, że mogę się mylić. Pewnie tak. No. Dobra. Tak, w półmaratonie Grudziądz. Pezla Mistrzostwa Polski kobiet biegu na 10 km w? No pewnie w Poznaniu. Nie. To nie. Koło Poznania. Międzychodzie. Koło Poznania. A koło? Tak. O, mocne. Mocarz. No to mocno. Koło, tak, dobra. Koło, bardzo szybka trasa. Koło. W koło. Bardzo szybka trasa w koło. Nie w koło, tylko w kole. W kole, no to prawda. Byłem niedawno w kole. No i tak jak wspominaliśmy, Mistrzostwa Świata w biegach ulicznych Ryga. 30 września do 1 października. Ja to mogę powiedzieć od siebie, że kiedy startowałem w Rydze na Dychę i załapałem taką bombę,
Ale wygrałeś? Nie. To był nawet dość mocno osobowy. Ja zapałem taką bombę. Jedyne moje wspomnienie z tego wyjazdu, bo ujechałem tam autokarem do Rygi. To jest właśnie to, jaką przeogromną bombę złapałem na 6 czy 7 kilometrze. Także trudna trasa na pewno. Proszę się przygotować. Jak ktoś planuje start, proszę przygotować się, bo bez przygotowania raczej nie polecam. Nie no, tu raczej będą biegali jakby to są chyba przygotowani zawodnicy, co? Też miałem taki plan, jak się zapisywałem na bieg, ale to czasem plany, a rzeczywistość. Miał startować Jakob Ingebrigtsen na 5 km na biegu sylwestrowym w Barcelonie. Rozchorował się, po czym dzień później wrzuca zdjęcia ze swoją dziewczyną, że jest gdzieś tam w Hiszpanii sobie właśnie. No widzisz, choroba nie wybiera. Choroba nie wybiera, choroba nie bierze jeńców. O, to ci nie pobieg. A jeśli mówimy o biegach sylwestrowych, to polecam... Nie powiem ani słowa na temat tego, że Szymon wystartował w biegu sylwestrowym w Poznaniu i całkiem dobrze mu poszło. Powiem o czymś innym. Powiem o moich dwóch prognozach na ten rok, jeśli chodzi o biegi uliczne. Uwaga, rzucam temat. Zobaczymy, czy ty już też nie. Pierwszym moim tematem będzie dalszy ciąg poprawy rekordów świata w biegach ulicznych. Niestety. Teraz uwaga, ja przepraszam, ale zerknąłem sobie wczoraj statystyki, to już się od razu może tutaj podzielę, żeby nie było, że muszę się zgodzić, ale tak jak się nie ekscytowaliśmy się w 2021, kiedy zaczynaliśmy nagrywać odcinki, mniej się ekscytowaliśmy w 2022, kiedy drugi rok nagrywaliśmy odcinki. Czyli to tak by wykazywało, jak to graficznie. To w 2023 nie wiem, czy będziemy w ogóle wspominać o tych rekordach świata. Obawiam się, że nie. Bo to jest takie, rekord świata w półmaratonie. Kolejny. Ja sobie tutaj zerknąłem wczoraj na średnią długość. Jak długie są rekordy świata? Jak mówiłem, rekord Marity Koch to są lata 80. Kratochwilowa też są, to jest początek lat 80. Tutaj może ja wrzucę do Damiana tą grafikę, ale średnia długość rekordy świata w biegach ulicznych World Athletics u kobiet. Czekaj, strzelę. No. Ale to masz w tygodniach? To mam w. Generalnie to mam przybliżone już w latach. W latach, w miesiącach. To nie jest jedna. Ale w biegach ulicznych średniej długość rekordu? Jak długie, jak stare są rekordy? Od 5 km do 100 km. Akurat wśród panów ten 100 km trochę bruździ, bo rekord 17 km panów pochodzi z 2000 roku. No ale pozostałe są mniej więcej. No to nie, no bo na ulicy ja bym powiedział, że max miesiąc się utrzymuje. Nie, jak stare są, kiedy zostały ustanowione? Aha, no to nie, no to... Jakby od, ja obstawiłbym, że od maratonu do 5 km nie mają więcej niż roku. Żaden nie ma więcej niż roku. No najstarszy, no ja mam tutaj taką statystykę, która mówi, że średnio te biegi uliczne to jest około 3 lat i tam kilku miesięcy. Najstarszy. No właśnie. A jeśli patrząc bez 3 lat i paru miesięcy, czyli boom biegów karbonowych. Tak. No bo ja też sprawdziłem to bez tej stówki, która jest 2000 roku, no to bez tego jednego rekordu mamy niecałe 2 lata. Więc tym bardziej widać, jak to jest u panów. U pań to średnia jest 724 dni, czyli 2 lata. Niecałe 2 lata. Podsumowując to twoje rozważania na temat, rekordy uliczne nie są starsze niż 3 lata, 3,5 roku, czyli tak naprawdę są w tych widełkach, od kiedy pojawiły się buty karbonowe. I w tą stronę będziemy pewnie szli. Druga moja teoria jest taka, że będzie coraz więcej mało znanych nazwisk, które przebiegają przez światek biegowy, coś wygrywają i gdzieś tam giną. Bo jest coraz więcej anonimowych biegaczy, którzy wygrywają w niesamowitym czasie na rynku biegowym i to będzie szło niestety. Ale tu mówisz właśnie, tacy biegacze, dla których dopingiem nie będzie tylko, znaczy dopingiem w cudzysłowie, bo ja nie uznaję tego jako doping, tylko technologię, nie będą tylko buty karbonowe. Oto. I w związku z tym najprawdopodobniej problem dopingu raczej nie zmaleje, a raczej pewnie się powiększy. To jest jakby przykre, bo to też jest bardzo
krótkowzroczny ze względu na to, że wielu z nas myśli, że znaczy może nie, mam nadzieję, że niewielu, ale podejrzewam, że i tak odsetek jest całkiem duży, że biorąc doping, biorę doping i szybko biegam. Nie, doping powoduje to, że substancje dopingowe powodują to, że szybciej się regenerujesz, możesz ciężej trenować, a nie jesteś zmęczony i jakby to ciało jest gotowe. Natomiast to nie jest tak, że bierzesz doping cały czas i cały czas będziesz, tylko w końcu ten organizm się zbuntuje i on będzie potrzebował roku, czy dwóch, czy pół roku na taki troszkę odpoczynek, na takie wyzerowanie. Ale mimo wszystko jestem ciekaw, co będzie dalej z naszymi, abstrahując oczywiście od dopingu, co będzie z naszymi maratończykami, no bo sezon 2021 był fajny, napawał optymizmem, rywalizacja na niezłym poziomie, jeżeli mówimy o naszym podwórku. Natomiast rok 2022, no. To ja zadam takie pytanie, które przyszło mi teraz do głowy. Czy, jeśli mówimy, że przepraszam, towarem eksportowym w trailu jest Bartek Przedwojewski, czy biorąc pod uwagę, że ten sezon był stracony przez kontuzję przez Krystiana Zarskiego, czy sugerujesz, że towarem eksportowym, towarem w przyszłym roku maratońskim może być Krystian, który wzniesie nas trochę wyżej? Znaczy chciałbym, ale przede wszystkim chciałbym, żeby Krystian był zdrowy, żeby Krystian nie ulegał presji otoczenia, że on coś musi, albo on musi coś komuś udowodnić, albo on musi pobiec maraton w tyle i w tyle, bo półmaraton pobiegł w tyle i w tyle. Nie, on nic nie musi, on po prostu trenuje, żeby... Pamiętajmy, że zawodnikom też zależy na tym, żeby biegać jak najszybciej. Myślę, że przede wszystkim. Bo jak oni trenują tyle lat, jak oni są w tym sporcie tyle lat, no to im przede wszystkim zależy na tym, żeby jak najszybciej biegać i żeby poprawiać swoje rekordy życiowe, czy poprawić swój rekord polski. Więc mówienie, że komuś tam się nie chce, albo że nasi maratończycy to coś, oczywiście no, są takie, a nie inne osoby w środowisku. Natomiast no, dziewczyny mogą, dziewczyny potrafią i dziewczyny to robią, natomiast u chłopaków znowu jest taka dołek. Jest dołek, mam nadzieję, że ten dołek troszkę się odbije w górę, zwłaszcza w roku 2024, żebyśmy mieli po prostu znowu problem, zagwozdkę, kogo wysłać na igrzyska, a nie czy wysłać na igrzyska. No, to byśmy sobie życzyli mocno. I też właśnie dobrze, że poruszyłem temat igrzysk. Bo na nie jadę! Bo ilość narracji takiej, że minima są takie, że nikt nie pojedzie i minima są takie, żeby zabić sport, minima są takie, wczytajmy się w to. Naprawdę, poświęćmy temu dwie minuty, żeby się wczytać, że 50% zawodników najprawdopodobniej, takie są jakby badania i prognozy World Athletics, a tam się znają jednak trochę na lekkiej atletyce, pojedzie posiadając minima i 50% zawodniczek, zawodników, pojedzie z rankingu. I właśnie po to są te rankingi tworzone i po to są te rankingi zrobione, żeby dawać szansę zawodnikom, którzy no nie osiągną minimum, ale również rywalizują na całkiem przyzwoitym, wysokim poziomie. I przede wszystkim bardzo fajny jest ten system stworzony, że wysoko są punktowane imprezy stojące na wysokim poziomie. Bo jeżeli ja pobiegnę w maratonie w miasteczku X malutkim, to nie będę miał tak samo punktowanego maratonu, jak pobiegłbym maraton w Berlinie, czy w Londynie, czy inny majors na przykład. I naprawdę ilość komentarzy na temat, że no, takie, a nie inne minima, że zabijanie sportu, że nikt nie pojedzie, że oczywiście też tam nie omieszkali internauci nasi kochani obsmarować Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, że to pewnie ich wina, nie? Więc no... Z drugiej strony, nieważne jak się mówi, ważne, że się mówi, więc może to... Powiedzmy, dla mnie najlepsze w ogóle, najlepszą narracją komentarzy w tym wszystkim jest to, jak ludzie piszą, ale
na tej igrzyska w maratonie wystartują tylko Kenijczycy, Etiopijczycy, nie rozumiejąc, że może wystartować iść tylko ilu, Mateusz? Najpewniej trzech, góra czterech w momencie, jeśli ktoś broni tytułu. Także, ale szanowni państwo, w maratonie na igrzyskach olimpijskich nie wystartują tylko Kenijczycy, Etiopczycy i Ugandyjczycy, bo może ich maksymalnie być 3 plus 4, no to liczmy 10. No jeszcze takim skrajnym może historią jest naturalizacja Kenijczyków, bo to też może, ale to nie będzie cały czas skala taka, że tak jakby stanią na linii startu sami, nie wiem, zawodnicy do nazwisku Czerono, Kiprow i tak dalej. Ale tak nawet jak się to toczy, a że media są zdominowane przez, no, nie wiem jak to powiedzieć. Ekspertów. Przez ekspertów. Tak, chociaż powiedzmy przez ekspertów. Powiedzmy sobie też uczciwie, że to jest trudny moment, bo tak naprawdę przed chwilą eksperci byli od piłki nożnej, teraz już weszły grubym, mocnym akcentem skoczkowie i teraz jeszcze odnaleźć się w tym wszystkim bieganie. A to nie jest tak, że możesz być ekspertem w jednym czasie od wszystkiego. To chyba możesz. Tak. A, w Polsce możesz. Tak. Za chwilę plebiscy najlepszych sportowców wygra znowu ten, kto powinien. Wygra, tak, powiedzmy, żużlowiec, to będzie afera. Nie wygra, ale ja przecież na niego nie głosowałem. Wygra w paletki. Wygra. No właśnie, a propos plebiscytu, nasz pierwszy jesteśmy ujęci w naszym pierwszym plebiscycie. I mam nadzieję, że nie ostatnim. To... Tak. Dziękujemy King Runner Ultra za zauważenie nas w ogóle, bo to jest dla nas też miłe, że zostaliśmy zauważeni. Czułeś się miło? A ty nie? Ja tak mam problem z emocjami. Właśnie widzę. Koniec, kropka. Tym wygraj. Pozytywnym akcentem kończymy trzeci odcinek w tym roku. Pierwszy z serii ulicznej. Kto dotrwał do końca, niech zostawi komentarz. Szymon, mistrz biegu sylwestrowego. Dziękuję serdecznie. Jeśli ktoś został, ogromna Szymon prośba. Szymon nie jest mistrzem biegu sylwestrowego. Możecie zostawić: Szymon biegał w Sylwestra, a Mati nie. To byłaby delikatna nieprawda, bowiem ja... W zawodach. W zawodach, nie? Albo na treningu byłem i potwierdzi to jedna z swoich zawodniczek, którą spotkałem. No. Dobrze. Kusałce. Szymon startował, a Mati nie. Tak napiszcie. Pozdrawiam, jak ktoś dotrwał. Jak ktoś nie dotrwał, tego nie zobaczy. Bez sensu w ogóle dywagacje. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa.